Gościem Radia MK jest Jarosław Chmielewski. Panie prezesie, przed chwileczką zakończyło się spotkanie Anwilu z koszykarzami, ale ja nie o tym chcę rozmawiać. Ja chcę porozmawiać o tym, co Anwil jako klub wniósł na arenie międzynarodowej i czy ten rozwój, czyli zdobywanie miejsca na koszykarskiej Europie, przekłada się na sukcesy fabryki Anwil. W związku z naszą rozbudową i ze zwiększeniem mocy produkcyjnych i możliwości naszych o 50% jesteśmy zainteresowani ekspansją do innych krajów. Dzisiaj dostarczamy do 40 krajów na świecie, a więc jak najbardziej oprócz tego ładunku emocjonalnego, który jest związany właśnie z tym, że koszykarze grają, interesuje nas również ten wydźwięk biznesowy i tutaj poprzez rozpoznawalność marki poza granicami naszego kraju możemy ten efekt osiągnąć. Dlatego jak najbardziej jest to uzasadnione i ze względów biznesowych i emocjonalnych. Przez lata Anwil, kiedy nie występował na europejskich pucharach, był zapraszany. Pytano się: Anwil, kiedy znowu będziesz grał? W końcu przyszły pewne zmiany, które spowodowały, że Anwil w zeszłym roku po raz pierwszy od wielu, wielu lat zaczął grać w europejskich pucharach, czyli krótko mówiąc w Lidze Mistrzów. A kiedy będziecie grali o szczebel wyżej? No, przyszłość przed drużyną to już, powiem, są pewne decyzje też drużyny i decyzje biznesowe, więc my trzymamy kciuki za drużynę, chcemy tej ekspansji coraz szerszej, także przyszłość jest przed nami. Zapytam kolokwialnie. Anwil zaczyna występować, no bo występuje. Marka jest coraz bardziej rozpoznawalna, chociaż była rozpoznawalna. I siedzi sobie jakiś tam gość w Europie, powiedzmy, nie wiem, we Francji. Dzwoni i mówi tak: no chciałbym zamówić jakiś tam towar od was, ale najpierw powiedzcie mi o Anwilu. Jak wam się gra? Czy takie sytuacje się zdarzają? Różne sytuacje się zdarzają, jeżeli chodzi o rozmowy handlowe. Wszelka działalność, która ma za zadanie zwiększenie rozpoznawalności naszej marki, jest dla nas wskazana, a więc jesteśmy zainteresowani, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby właśnie między innymi poprzez sport, poprzez drużynę koszykarską nasza firma również była na tej międzynarodowej arenie rozpoznawana. I ostatnie pytanie, co nas czeka w nowym sezonie? No, liczę z pańskiego punktu widzenia, przecież pan kibicem, trzeba widzieć, jak pan krzyczy, skacze, klaszcze, widzę. Liczę na to, że my staniemy na podium. Oczywiście poprzeczka jest wysoko postawiona i liczę na to, że tutaj w czerwcu będziemy mogli gratulować znów mistrzom Polski. Niektórzy mówią trzeciego, ale się powinno powiedzieć trzeciego, to czwartego w historii. Trzeciego z rzędu, czwartego w historii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.